Siemankowskim, witam was bardzo serdecznie z tej strony Draco, widzimy się w kolejnym odcinku House Flippera. I dzisiaj słuchajcie, dzisiaj będzie strasznie. Nie no, żartuję oczywiście. Nie przygotowałem żadnego domku takiego, w sensie sam sobie nie zrobiłem i go nie wyremontowałem. Aczkolwiek myślę, że zajmiemy się właśnie tutaj od razu bezpośrednio właśnie tymi zleceniami z HGTV, bo to jest na razie coś, co po prostu, tak wiecie, coś, co mi się podoba i coś, co lubię. Mamy 17825,50, 3 wybory, 11 pomieszczeń. Alice i Kevin kupili dom przy drodze prowadzącej bezpośrednio do plaży. Dom ma 3 sypialnie i 2 łazienki. Pora od zawsze, para nie pora, hehe. A mieszkać w spokojnym miejscu, gdzie będzie mógł dorastać ich syn. Jednak by ich marzenie stało się rzeczywistością, trzeba najpierw wprowadzić tą parę zmian. No dobrze. Także ja wam pomogę wprowadzić tutaj te zmiany. Czekajcie, czy chcecie na przykład, żebym tak wymiótł wam tej, tak, o. Chcecie? Chcecie? To wam tak zrobię, o. Jest to macie w tym domu, tak widzę w ogóle taki. Fajny styl taki, drewniany, niby wiecie, zniszczony. Bardzo uroczy, ma to gdzieś tam swój klimat, na pewno. No, w kuchni to widzę, że nikt nie sprzątał od nigdy, od zawsze. O, i okna mogę umyć, super, tu widzę, że ściany będziemy burzyć, spoko. Wiecie, jak z mopem sobie przejadę, żebym wiedział, gdzie jest jakiś syf, gdzie jest tak brudno, o. Co to za spiżarka, jakaś taka pusta, tutaj nic nie ma. I balkon, no zobaczcie. Tak, grafika wody, tam w oddali jest słabo, jest słabo zrobiona. Ale generalnie ma swój urok, dzień dobry. O, patrzcie, na górę można wejść, ale tu jest jeszcze syf, widzę. Gdzieś, a. Dobra. I tu w kuchni gdzieś było brudno? Dobra, no widzicie, już jest czyściutko. Ja nie mogę, wiecie, kurczę, u mnie zawsze musi być czyściutko. Zero kurzu, zero pajęczyn, zero niczego. Czysto? No czyste pomieszczenie, takie nawet dosyć schludne, ładne. Też takie, taka mała, ciasna kanciapka. Nie wiem, po co robią coś takiego, no ale może być jakiegoś... To ja tam sobie wrzucam. Bardzo fajne łóżko, bardzo mi się podoba. I ten balkon, o zobaczcie, no kurczę, szkoda, że tam wyjść pieszo nie można, nie no, jaram się, mega mi się podoba, dobra, łapa w łapę, tak, łapa w łapę. Łapę to ja mogę wziąć, jak mi ktoś coś da, dobra, dzień dobry. W domu mamy mieszkankę nowoczesnych i starych, a mieszankę, dobra, nie, czytać chyba nie umiem, jest za wcześnie po prostu dzisiaj dla mnie. Dobra, chowaj stare meble, mają swój urok, lepiej wykomponować je w nową aranżację wnętrza. Stare meble nie pasują do nowoczesnych rozwiązań. Bierzemy, tak. Mi się mega właśnie to podobają. Dobra, sprzedawać coś mamy. Jakąś szafę. A to. To też. Oni mówią, co ja mam sprzedawać. A, czy to? To akurat było ładne. Dobra. Szerokie, ciemne siedzisko. No tutaj nie ma innego ciemnego siedziska. A, to! Boże, jaka to rzeczywiście ławka. Zniszcz ścianę. No, młotkować też lubię. Chyba to mamy zniszczyć. Jebu dubu, młotkiem ścianę sobie walę. Trochę krzywo, bo nie trafiam. Czasem mam zeza, wiecie, ale tu musicie wybaczyć takie rzeczy. A? No i widzicie, takim sposobem się przystosowaliśmy do kuchni. Gdyby ktoś pytał, jak wejść inaczej, to też myślicie? No nie wygląda to zbyt ciekawie i urokliwie, więc ja to zniszczę. Nie będzie mi to żadna taka... Ściana stała brzydka, dobra, proszę to zabrać. Usuń przedmiot. Witrynka Mary, cokolwiek to znaczy. Czym jest witrynka Mary? Okej, okay, to była witrynka. Wyczyść okno. No, okna też czyścić umiem, lubię. Nie mam problemu. Aż o, to są takie malutkie, urocze okna. Zobaczcie, kurczak, ja mieszkam w takim, wiecie, nadmorskim, gdzieś takim, w takiej nadmorskiej mieścinie. Bo, że słuchajcie, przez to okno to ja normalnie, nie wiem, siedział na nim, czytał książki i w ogóle nie wyschodził z niego. Jakiś nawiedzony. Wbuduj górne ścianki. A, czyli chyba, że źle to, że to usunąłem. A, ja jestem jednak idiotą. Czemu idiotek? Poczekajcie, bo mi się wzięło. O. Ciężko jest to zrobić. Bo miał być odtąd. Chyba tak. Dobra, Jezu, nikt mi nie powiedział, że to będzie takie łatwe, wiecie, że... A nie, niż ściany, bo... Ściana cię tu potrzebuje, czy coś tam innego. Ale mam nowy punkt umiejętności, proszę bardzo. No z drugiej strony tak sobie myślę, że te mikrościanki mają jakiś taki fajny swój urok. Tylko jakby ktoś, wiecie, taki dwumetrowy wlazł tam do mieszkania. Jak on by się rypnął w ten łeb, boż.
szpitala czyć będzie trzeba jechać. O. Kurczę, od razu to mogliśmy zrobić. No nieistotne. Dobra. Umieść przedmiot. Wisząc telewizor. Myślę, że tutaj na tej ścianie. Bym jakieś przemylowanie zrobił sobie. Ale na razie zrobimy tak jak chcą. Up. Troszkę inaczej była, nie tak, taka klitka się tu zrobiła. O. Dobra. Dywan prostokątny. Brązowy, szary myślę, że tu będzie fajnie pasował. Tak jest brzydki. Dobre, dobre to. A, krzesło do jadalni, oczywka. Ile tych krzeseł? 6 krzeseł, dobra. To jeszcze 5 krzeseł. Kup wiele. Tak, wiele serc, wiele snów jest w nas. Dobra, i tu będą jeszcze 2, o. Czyli wiecie, nie musi się gnieździć. Superancko. Co? Drewniane coś? Aha, regał. Taki kupimy i poczekajcie, czy on się zmieści mi na razie tutaj. O, to pod telewizorem będzie stało. Taka nowoczesna aranżacja. A takie gdzie ci to postawię, halo? Dobra, oddzielimy powiedzmy, że kuchnię czymś takim. To jeszcze, o, fiatuszki, ja lubię. Poczekajcie, o to tu postawimy jednego. Tu postawimy gdzieś. Kurczę, to jasno wszędzie, dobra. Oj, ten malutki mikroobrazek, że w ogóle słabo go widać skądkolwiek, ale jednak jest. Dobra. Łazienka. Aha, dobrze. Ta łazienka sama w sobie jest bardzo ładna, więc co oni tu chcą? Postawmy na dużą stylową umywalkę. Zmiana płytek to priorytet, powinniśmy zainwestować. Chociaż z drugiej strony. Żeby się nie namęczyć. I dobra, i stawiamy w takim razie. O, widzę, że będziemy musieli tutaj modyfikować ścianę. Chyba kupujemy to. Zawsze jest problem z stawianiem tego. Oni takie wielkie chcą rzeczy tutaj mieć. Oni wiedzą, że mają zbyt małą łazienkę, żeby postawić takie wielkoludy. Tak, gro? No właśnie, i tak źle, i tak niedobrze. O nie, fuck, będzie powódź, bo nie trafiłem w rurkę. A tutaj zamykamy. Kurczę, no żeby to tak łatwo, wiecie, w domu się kładło też z lewy. Chociaż nie wiem, czy jak to się kładzie, bo nigdy w sumie nie kładłem z lewą w domu. Czemu specjalista? Dobrze. Pewnie będzie teraz biały? Czekajcie, bo tu zobaczę. Połóż płytki ceramiczne brązowe 20. To może najpierw płytki położymy? Dobra, to trzeba dwie kupić. O. Ja zrobię, to będzie ślicznie. Generalnie podoba mi się ta płytka bardzo. Czekajcie, bo... Najpierw się kładzie płytki, potem się ustawia prysznicę, halo, gro, czy ty nie potrafisz takich rzeczy robić? Czy nie przestawię teraz tego prysznica, nie złapię go przecież na pralkę, skoczę, dobra. No powiedzmy, niech im będzie. Próbują mi utrudnić życie, ale wiecie, ja się nie dam, jestem tutaj zbyt dobry dla nich teraz. Jedno mam. Dobra. Dawaj, ach, muszę zejść jeszcze. Tak, te brązowe płytki mi się podobają, zresztą mówię. Zresztą nie wiem dlaczego, ale w tej grze wszystko co jest brązowe, nie wiem, farby, płytki, dywany, łóżka, sofy, wszystko co jest brązowe, wszystko mi się fajnie podoba i generalnie nie na tej ścianie miał być, no, ale już trudno. Niech stracę w takim razie. Będzie tak krzywo troszkę, no ale zobaczymy, może to jakoś będzie wyglądało. Sprzedajemy i kupujemy sobie farbę białą, o. Tak mopem, dlaczego ja zawsze za mopa chwytam? Nigdy się tego nie nauczę. Ile? 20 ścian na biało. Powiem wam, że ten limonkowy, czy to chyba jest limonkowy, albo jakiś inny taki, nie wiem, zgniło zielony. Bardzo fajnie wyglądał w tej łazience, więc nie wiem dlaczego tutaj oni chcą go usunąć. To może w sumie im się znudził, wiecie, tyle lat ten dom tutaj już mieszkał. Aha, patrzcie w ogóle jakie. Widzicie to? Lustro. Nie nadąża, wiecie, z malowaniem, to niby jest na zielono. A, jeszcze tutaj w środku. Patrz się, zmieni to. Patrzcie. Lustro nie ogarnęło, że to jest pomalowane. Płytki podłogowe. No, Rachel, że tak. Ładne są, czy nie? Raz sprzedajemy. No, powiem wam, że chyba tamta łazienka była ładniejsza, zanim ją ja przerobiłem. Ułóż płytki ścienne, 15. Ułóż płytki podłogowe. Myślę, że najpierw podłogowych zaczniemy. A,
Beautiful, pięknie. Wow, to takie ala drewno. No, bardzo ładne, mi się to podoba. 15 tylko. Rozumiem, że pewnie tylko na tą ścianę chcecie, tak? Hehe, 15 to w sumie na cała paczka, więc mam nadzieję, że mi wystarczy i nie będę chciał dokupywać, bo zwaliłem. Ale tak, biała kuchnia, jak najbardziej jestem za. Ale tak fajnie widzę, że to tak niby nie za duże, nie za mała, ale tak fajnie pasuje do siebie. Kurczę, super jest ta kuchnia. Jarał jakąś, wiecie, taką zwykłą kuchnią. Ale w ogóle, no wszystkie te domki tutaj są takie, no zupełnie inne. Czyli już jest 5, mam nadzieję, że mi wystarczy, bo mówię, nie chcę dokupywać paczki płytek. No, pięknie. Halo, ale przecież 15 to ja przecież... 15. No dobra, to już zrobimy tak, żeby to miało ręce i nogi. O! Jeszcze dotąd. Tak beautiful, pięknie wygląda, dziękuję. Co chcecie? Umieść... Kwiatuszki też lubię, proszę bardzo. One tak fajnie rosną na parapetach. W domu zawsze chciałem mieć coś takiego, ale jakoś nigdy nie chciał mi to wyrosnąć. Taka, o, jest kaszana. Dobra, idziemy na drugie piętro. Na pierwsze piętro w sumie, chyba że macie jeszcze jakieś inne piętro, ja tu nie wiem. Dobra, dzień dobry. Przedmiot. Drugie dziecko. To miał być gabinet, ale właśnie okazało się, że Alicja jest w drugiej ciąży. Rodzina zastanawia się, co teraz zrobić z zaistniałą sytuacją. Czyli rezygnacja za gabinet? No dobra. Lecy, ale bachor jest ważniejszy. Dobra, usuń prze... Oho. Dobrze, pomaluj kolorami. Kolory! Ile ma być tych kolorów? Że oni chcą mieć i różowy, i biały. Dobra, bierzemy i malujemy na różowo i na biało. Boże, porażek, po prostu porażek. O, ten różowy jest taki ładny. Kurczę, no wszystko mi się podoba w tej grze. Słuchajcie, będę sobie remontował niedługo tam domy w tych, w tych domach. Aha, czy ja mogę sobie sam zdecydować? Dobra, to myślę, że na biało pomalujemy tylko w oknach parapety. Bo ten różowy... Nie wiem, w sumie mam nadzieję, że to będzie dziewczynka, bo jak to nie będzie dziewczynka, to... Kurczę, może być klopsik. I mam nadzieję, że pieniędzy mi nie zbraknie w związku z tym, że... Ten mały czkoczkodan przyszedł na świat. Znaczy, że przyjdzie, bo się dopiero dowiedzieli w sumie. Ale rychło w czas, słuchajcie, mi powiedzieli. Ja tu, wiecie, bym zdemolował, usunął wszystko, ściany poburzył. Oni mówią, bachor w drodze, important, ważne, alert. Boże, czemu te ściany tak się słabo malują? Ten różowy słabo kryje. W oknach jest najgorzej malować, bo... O, tu jest niedomalowane, hehe. Ślepy specjalista tu był. Chyba tak. Czekajcie. I oczywka na biało, tak jak obiecałem, żeby to było ładne. O, czyściutko, bo dzieci lubią schludny kolor, tak? Schludny kolor jest jakiś. Czyściutko ma być, o, to wystarczy. Tak. I zwaliłem. Dobrze, że mam jeszcze różową farbę, to poprawimy, wiecie. Jestem specjalistą od psucia wszystkiego. Delete, dostałem punkcik chyba za malowanko. Lepszonka. Wiecie, mniejsze zużycie farby. No to chyba. I tak tych ścian się teraz mniej maluje. Dużo w sumie się maluje nadal. Nieważne. Różowe baby boom. O, czecie pod oknem. Tak, żeby wiecie, ewentualnie mogło sobie wypaść. A jak nie, to ją pomogę. Dobrze. Co to jest? Ładne drewno, bardzo mi się podoba. Czyściutkie to wszystko jest. Ja pierdzielę. O, leżaczek, czemu ja tak wcześniej takiego czegoś nie miałem? Ten biał też jest bardzo ładny. Nie wiem, czy to dziecku się spodoba, to raczej nie dla dzieci. Ojeju, jakie malutkie maleństwo, takie. I wózek, aj, słuchajcie, nie było nic takich rzeczorków tutaj. Chciałem ten, jak robiłem sobie tego, jak to się nazywa, to przedszkole swoje, tam ileś domków temu, to przecież bym takie coś ogarnął. A nie było, nie było, czemu oni tak mi robią? Aha, pomaluj, dobrze. To będzie pokój żółty. Proszę bardzo. Kurczę, tyle ścian mam malować, to ja mogę może faktycznie sobie 4 ściany na raz ustawić. Ale z drugiej strony mniejsze zużycie farby też jest dobre, bo wiecie, nie muszę tak się często chylać po ten wałek. O, widzicie? So beautiful, pięknie. Tak przynajmniej mi się wydaje. Tak sobie myślę, że ja będę miał, słuchajcie, tyle rzeczy do możliwości w ogóle wpisania sobie do CV, jak skończę, wiecie, nagrywać House Flippera, gdzie na każdej budowie mnie przyjmą, myślę. A jak mnie nie przyjmą, o,
Oj, w ogóle też wiecie, odcinki z House Flippera sobie wrzucę do CV. O, żeby nie było. Na przykład w tym odcinku pomalowałem ściany, o. Wiecie, i zobaczą, jak ładnie maluję ściany. Oczywiście, o. To mnie doróbkę wytnę ogólnie, żeby nie było. Nikt się nie dowie, że słuchajcie, zepsułem. O. Gdzie? Dziś jeszcze chcecie mieć. A tutaj! No tak, pod oknem przecież. Tutaj teraz te wszystkie tory przeszkadzały. Dobra, teraz trafić trzeba. Myszką jest bardzo ciężko. A w dupie niech tak będzie. Dobra. Bujany fotel. Ile wy chcecie mieć tych foteli? Ja pierdzielę. Ładne to jest. Kurczę, bardzo mi się to podoba. O, te dziecko widzę, że już takie większe jest chyba, bo już potrafi siedzieć na patakie. Będziemy czytać książki. I misiu, ej, no nie było takich rzeczy. Ja nie mogłem takich rzeczy ustawiać. To mi się nie podoba. Kurczę, ta gra jest zła. Ona mnie nie lubi. Co tu jest? Pokój 3 metry. Modyfikuj ściany. No dobra, czyli wszystko na biało. Okej, okay, rozumiem, że tutaj rodzina ma jakąś manię bieli w tym domu. Ile płytek? 15, okej, okay, to jedna paczka wystarczy. No generalnie mówię, ja nie mam problemu z tym, więc jebu dubu na ścianę. Takie same jak w kuchni, halo, mi się to nie podoba, co to ma znaczyć w ogóle? Jeszcze mam pytanie, czy te ściany, a propos, one nie są białe? Wydawało, że one są białe, chyba że one tak trochę zszarzały albo zżółkły. Ja nie mam pojęcia, co tu się dzieje. Ja pierdzielę, jaka akcja, jaka masakra. Wiecie, przy wannie zawsze lepiej mieć płytki. O, wiecie, ja sobie myślę, żeby tak, wiecie, nie wiem, nie znam się na płytkach, ale zawsze woda tak jakoś lepiej klapie sobie. O, nie wiem, jak ja to zrobiłem, ale generalnie spoko. Dobrze, i malujemy jeszcze na biało. Tak, mopem. Dlaczego ja zawsze za tego mopa chwytam? No i jak to jest? A, to jest taka czystsza biel, bo oni mi dali taką brudną. Strzeżała, no widocznie stara żuba, no kurczę, ten dom nie był dawno remontowany, no kto by tam, wiecie, denerwował. Ma co się denerwować, kurczę, biały to biały. Ale jakby ktoś wam kiedyś kazał, wiecie, malować białym po białym, powiedzcie, żeby trzasnął się w łeb. O, aha, już jest zrobione, rozumiem, tak? Done, nara. Co, i sypialnię też chcecie mieć? Usuń przedmiot. To łóżko akurat było śliczne. Nic nie znają, nic się nie znają. Dobra. Aha. Ja, takie jasne tu będzie pasowało. Takie biedne, brzydkie te łóżko, no ale już jak chcą mieć takie, to niech mają. O Jezu, to też jest brzydkie. Dobra, mam nadzieję, że się zmieści. Tak pod kolor w ogóle tego. Ścian to jest tak zrobione. Fajnie, o Jezu. Nie? No weź to dosuń, halo, bo to zaraz, wiecie, jak bachor jakiś tam wskoczy, to już nie wyjdzie z tej ściany, zza regału. Fajne, bardzo mi się podoba. Botte, o, ja lubię. Gdzie mam to, przepraszam, na parapecie poustawiać? A, bo oni mieli stoliki, dobra. Czekajcie. Krzywo, o. Stolik jeden nocny. Pusta strasznie ta sypialnia, no ale widać, no pieniążków nie mieli. Wiecie, bo cały parapet zaraz przestawię. O, niech to ma ręce i nogi. To beautiful, pięknie, dziękuję. Sayonara, bitches. 45 tysięcy. Ej, na tych zadaniach, kurczę, to można tak się podkoksać. No, ma to jakoś jakiś swój urok. Nie wiem, po co pokazują to z zewnątrz, jak przecież z zewnątrz nic nie było robione. Hello! A może tak być tak... Ku pamięci, żeby było, nie? Ku pamięci. Ku pamięci. Słuchajcie, nie będziemy robić teraz drugiego zleconka, bo ono będzie prawdopodobnie długie, ale tak sobie wymyśliłem. Teraz tak nagle. My sobie zrobimy tutaj... Słuchajcie, mam takie... Nie, rekreacyjne nie. Roślinki, zrobimy sobie mój ogródek. Znaczy tak przynajmniej zaczniemy sobie trochę, bo generalnie... Wiecie, warto byłoby coś tutaj zmajstrować sobie. Zresztą zobaczyć, jak właśnie tworzy sobie ogródki. O. Wiecie, połacie, rabatki. Bo, ja lubię, bardzo, bardzo lubię, jak coś się dzieje. O. Wiecie, lubię tak wszystkiego mieć w sumie, nie wiem, jak... Bo na kupie,
taka dżungla, taka dzicza, no bardzo mi się podoba. Może to większe? O, większe jest lepsze. O. Te drzewka są za małe, to kurczę, wiecie, jakieś takie wielkie habazie tu poustawiał. Wiecie, bambus wysoki, o, kup wiele. No, halo. O, i zawsze wszystko musi być symetryczne u mnie. Z drogi pewnie to widać, jakby ktoś pytał, dlaczego postawiłem i ja nie widzę. To nie, tam jest chyba wyższe. O, jest wyższe, dobra, kup. O, proszę bardzo, tutaj trzeba zagaić trochę ten nasz... naszą altankę. Wiecie, może o, też taki czerwony postawimy tu z drugiej strony. Widzę, że tam miałem palmę, no ale trudno. Rabatowe teraz chyba bym chciał. Wiecie, o, kup wiele. Dobrze, jest, jak to będzie pięknie wyglądało, jak to wszystko porośnie. Patrz, będzie mucha, nie będzie siadała. Nie to, róży też nie chciałem, bo róże już gdzieś tam miałem. Mącze gęste, ja bym chciał takie coś takiego wielkie, hortensje chyba są wielkie. Może nie białe, coś wyższego mimo wszystko jednak. Słuchajcie, a zaraz użytkowe. Nie, użytkowe pomidorów, no way. Znaczy, ja generalnie sobie posadziłem, słuchajcie, pomidorki. Mam w doniczce pomidorki. Mam nadzieję, że będą rosły. To chyba jest duże. Tak, bardzo duże to jest. Ale powiedzmy, że spełniam moje wymagania. Kiedyś to urośnie, ja wierzę. Te drzewo to mi przeszkadza w takim razie. Trzeba je przestawić, bo tu powinno być to różowe coś. O! Czemu specjalista, przemogrodnik? A, cię tak sobie ładnie o, trawa. Wysokie trawy też są najsuper. O. Nie wiem dlaczego, ale bardzo mi się podoba. W sensie ta trawa, wszystko mi się podoba. Dobra, tak będzie, wiesz, tak porośnięte to wszystko, to będzie super wyglądało. Mam nadzieję, o. Mniejsze, żeby wiecie, kości nie trzeba było. Mam nadzieję, że trawa nie odrasta, ale chyba nie odrasta. Jesteś duży? Jesteś duży. Proszę bardzo. O nie, nie kosimy! Tu wiecie, że kosiarka mi w łapę się wsadziła. Architektura, może poczekać jakieś meble. To jest bardzo urocze, tylko nie wiem, czy to nie jest takie, wiecie, za... Prawie. O. Dobrze. O, to też jest super, kup wiele. Dużo miejsca do rekreacji też jest potrzebne w życiu, tak? O, mam idea teraz dalej. Będzie parasolek jeden, taki o, ogrodowy. Ładny. Mam tyle tych miejsc takich rekreacyjnych, że kurczę, oni nie będą wiedzieli, gdzie mam siedzieć. Inne. Chyba co ja już używałem. Rabatowe. Ja bym mimo wszystko chciał. O! Jednak te róże. Pomarańczowe. Oj, róże są duże, zobaczcie. Róże, róże. No nie można biegać z dużymi różami. Duże róże są ładne. O! O, a z tym już mogę biegać. No nie wiem, widocznie ta roślinka była zbyt duża. Dobrze, o, to chcę mieć takie coś też. Czemu wszystko pomarańczowe? Teraz chcę mieć to czerwone. Oj, to takie gigantyczne, to mi się tu będzie ładnie komponowało, pod tą palmą. Z tej strony zajmiemy się kiedy indziej, wiecie, tak będzie tak... No, kiedyś, co odcinek, pamiętacie, kosiliśmy sobie trawę, jak teraz co odcinek będziemy sobie zajmować się moim ogródkiem, o. Nie no, śmieję się, ogólnie zaraz pójdę też i dokupię jeszcze nam domek, tak na przyszły odcinek. Żebyśmy sobie już mieli co... remontować, ja tu chciałem tak z wami spędzić, wiecie, chwilę w moim przepięknym nowym ogrodzie. O, i mam nadzieję, że to wiecie, będzie nabierało jakiś tam kolorów, estetyczności i będzie ogólnie piękne i będzie można, wiecie, się pochwalić. Dobra, pokażcie co tu macie. Przeglądarka. Jakiś taki wienki bym, wienki tak, o, to z HGTV dom, zobaczcie. Mi się marzy ten na księżycu, albo ten zimowy w sumie też by był uroczy. Ten za milion pewnie jest za duży. I ile mam pieniędzy? Ja tak. Rusztowania bym musiał kupować.
Więc może kupimy sobie takie coś. No zobaczymy, kupię to. I generalnie chciałem w końcu zrobić to dla tej rodziny wielodzietnej, żeby mi się udało, wiecie, ten domek tak im czasnąć. Jak się nie uda, to będzie przykro w sumie. O! To w ogóle widzę jakieś włamanie chyba było. Jak wygląda historia tego domu, może chyba nie chcę wiedzieć. Okej. Okay. Widzę, że taki dom trochę Kevinowy. Duża kuchnia. Te wyjście, kurczę, na dwór, to mi się nie podoba. Łazienka, super. Gabinet. Garage. A nie, to jest tak. A garage, dobra. Taka szopa, bardzo fajnie. Tu coś jest. Kurczę, strasznie dużo pomieszczeń, ale w końcu może uda się nam właśnie czasnąć. Tyle tych sypialni, tyle tych kiblów. To w ogóle krew jakaś się wylała komuś. Tu było jakieś morderstwo w tym domu. Ja nie doczytałem ogólnie, co ja kupiłem. Ale. O, to słuchajcie, może jakieś włamanie. Tu będziemy mieli jakieś, wiecie, mogli zagadki rozwiązywać. Tak, cię wiecie, też. W trakcie tutaj naszego tutaj śledztwa i remontu. Wow, jaka wielka wyrąbana w kosmos sypialnia, bardzo mi się podoba. Dom rodzinny to się niby nazywa, no ale generalnie z tego co tutaj widzę. Dawaj mopa łap. Bo to jakieś nieszczęście się zdało, zresztą widzieliście, jeszcze były to takie policyjne te. Jak to się nazywa? Kontakt zepsuty. No policyjne taśmy, żeby wiecie, zakaz wejścia, tak? Dla pospolitych ludzi. Wow, słuchajcie, no Armagedon się tu stał. Tu w ogóle widzę, że nie wiem, czy ja bym chciał mieszkać w takim domu, jak wiecie, ktoś mi tej one. Jakby ktoś kogoś zabił i ja wiecie, czy jakbym nie wiedział, to w sumie YOLO, nie? Ale z drugiej strony, jak ktoś właśnie już ma świadomość tego wszystkiego. Parapety brudne. Macie tu parapet? Macie, już jest czysty parapet. Dobra, tu jest czyściutko. No parapet jak zwykle brudny. Przejdę się jeszcze z wami i poczyszczę. W sumie na co popatrzeć? No generalnie tu będzie jakiś pokój bachorka. Zresztą dużo tych bachorków muszę zrobić, bo nie ja zrobić, bo broń Boże. To się dużo pokoi dla bachorków. O, tak to źle zabrzmiało. Czyściutko, czyściutko. Jeszcze widzę, tu jest jakieś pomieszczenie brudne. O, no kibel jak zwykle. Co, okna też trzeba umyć? Nie, nie trzeba umyć okna, dobra. Myślisz, że już jest czyściutko? Także pisuć ta dupa. Dywan jest. Te dywany to ja w ogóle pokasuję, bo ja mówię, ja nie lubię mieć w domu dywanów, halo. Co to jest? Takie czerwone tu? Może, że zepsute? A, tylko wiecie co mnie jeszcze martwi, tak a propos? Właśnie, te wszystkie zielska będę musiał karczować. Przejdziemy się jeszcze za czym ogród, jak to wygląda. Pewnie jest ładne. Duży, ładny. O, zobacz, jaki ogród tu jest ładny. Taki już jest nawet zrobiony, tylko troszkę go tak, wiecie, podkręcić. Uroczo, bardzo uroczo mi się to podobało. Standardowo, słuchajcie, nie może być odcinka, no już dawno nie było w sumie odcinka wyskoczenia trawy, ale wiecie, to mi taką frajdę sprawia, taką wielką, ogromną, że nawet nie zdajecie sobie z tego sprawy. Ale cóż, żeby nie przedłużać, bo w sumie zrobiliśmy sobie dzisiaj jedno zleconko, zrobiliśmy sobie, kupiliśmy dom, będziemy go remontować, zrobiliśmy troszkę mój prywatny ogródek. Mam nadzieję, że ten odcinek wam się podobał. Trzymajcie się, w kolejnych będzie ten już skończony i może zrobimy więcej zadań z HGTV, jeżeli będzie dłuższy odcinek, także trzymajcie się, do zobaczenia i pa!